Włoska prototypowa tankietka Ansaldo Mias i Moras została zbudowana w 1935 roku. Była pojazdem dla jednego żołnierza i miała chronić go przed bronią strzelecką podczas ataku. Wyposażono ją w karabin maszynowy kalibru 6,5 mm lub granatnik 45 mm. Na początku tego typu osłony były pchane przez żołnierzy, ale w tym przypadku mamy do czynienia z wersją samobieżną, która na pierwszym biegu osiągała prędkość 2,2 km na godzinę, a na drugim prędkość maksymalną, czyli aż 5 km na godzinę. Niestety testy nie wypadły zbyt pomyślnie i nie weszła ona do produkcji seryjnej.